Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji programowej Listy Otwartych Kaszub. Spotykamy się w gminie Somonino i dzisiaj pierwsze skrzypce będzie grała nasza kandydatka somonińsko-stężycka, pani Mirosława Gniodowska-Jaroś. Witamy również kandydatkę z okręgu Sierakowice-Chmielno-Sulęczyno, Beatę Grinholz-Lubocką. Pozwolę sobie Krzysztof Rek również powiedzieć kilka słów. Natomiast, żeby nie przedłużać, spotykamy się na samym końcu gminy Somonino, na samym końcu powiatu kartuskiego, w parku wiejskim w Połęczynie, nad jeziorem Połęczyńskim. Tutaj już pozwoliliśmy sobie porozmawiać wcześniej. Warunki są wspaniałe, jest pięknie, słońce świeci. Inwestycja, którą widać na zdjęciach. Naszym zdaniem jej potencjał jest niewykorzystany, będziemy o tym zaraz mówić. Spotykamy się tutaj też dlatego, że tematem dzisiejszej konferencji to przede wszystkim turystyka, to zarówno agroturystyka, jak i turystyka w znaczeniu szerszym, jak i komunikacja, dostępność mieszkańców poprzez komunikację publiczną bądź też prywatną do różnych miejsc, takich jak tutaj. Nie będę przedłużał, oddaję głos pani Mirosławie, która chciałaby rozpocząć od, no właśnie, od czego? To znaczy chciałabym rozpocząć od turystyki. Naszym głównym celem Komitetu Wyborczego Otwarte Kaszuby jest rozwój turystyki. Rozwój turystyki, który ma służyć nam, mieszkańcom. Mamy ogromny potencjał, mamy turystyczny, wiele atrakcji. Takich miejsc jak to, jak Wiejski Park w Połęczynie jest wiele. Oprócz tego mamy właśnie piękny krajobraz, bogatą kulturę, bazę noclegową i bardzo dużo atrakcji w różnych miejscach. Ale nie potrafimy należycie korzystać z tego potencjału. Ale możemy to zmienić. Jak to zrobić? Najprostszą formą jest właściwa promocja. Promocja skuteczna i tania właśnie Kaszub. Takim dobrym przykładem jest film Kamerdyner, ale właściwie nie film Kamerdyner, co taki mały filmik reklamowy, który był zwiastunem tego filmu, w którym jeden z głównych bohaterów uczy języka kaszubskiego. To jest przykład na to, jak prosto i skutecznie i tanio można promować nasz region. Teraz może tak, Krzysztofa poproszę. Jeśli chodzi o na przykład tego rodzaju filmiki, to my możemy to nazywać profesjonalnie, tak jak to się nazywa content marketing, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby wykorzystać tanie i nowoczesne kanały, wideo, filmiki, media społecznościowe oraz nie tylko media społecznościowe, po prostu internet, do tego, aby promować dużo taniej i skuteczniej. To, co jesteśmy w stanie zrobić, to pokazywać kulturę naszego regionu oraz jego walory turystyczne potencjalnemu turyście, który nawet nie wie, że chciałby tu przyjechać, ale na przykład podróżuje w okolice tego regionu. W tym momencie wchodzą nowoczesne technologie, czyli możliwość wykorzystania takiej promocji skierowanej. Jesteśmy w stanie za grosze, jakiś ułamek budżetu, który udziela pojedynczą imprezę wakacyjną, przeznaczyć na zmasowany taki marketing internetowy, że osoby, na przykład, które steną będą przypływały do Gdyni, a to są tysiące osób w każdym tygodniu z bogatej Skandynawii, na swoich ekranach komputerów, u siebie w domu, jeszcze parę dni przed przyjazdem zobaczą nasz region, jego najciekawsze atuty, elementy i będą chciały na pewno w części tutaj przyjechać. To jest jedna z form. Tych form promocji, które są przecież tanie, ale potrzebne, to też współpraca z Polską Organizacją Turystyczną. Ulotki, kościerzyny informacyjne są w punktach informacji turystycznej w Trójmieście. Kartuskich nie ma jeszcze. Ja się tym zajmowałem kiedyś biznesowo, jeśli chodzi o turystykę, to są na przykład takie inne formy jak współpraca z blogerami, z dziennikarzami z całego świata. I oni przyjeżdżają do Trójmiasta, oglądają ciekawe atrakcje, Centrum Solidarności, główne miasto w Gdańsku. No a na przykład jeśli chodzi o Kaszuby, to zwiedzają Kościerzynę, tak? To jest dobrze, my się cieszymy sukcesem Kościerzyny, ale potem idzie relacja na cały świat, w ich mediach, na ich blogach, w ich dziennikach i magazynach. Jaka to Kościerzyna jest fantastyczna, super, ale powinny tam być też miejscowości z powiatu kartuskiego. To są tanie formy promocji, ponieważ zaprasza się takie osoby do regionu i się go nie
pokazuje, opowiada najciekawsze perełki, no ale bardzo mało kosztuje, jest niesamowicie skuteczny. Teraz powinniśmy trochę odejść od patrzenia na turystykę poprzez tego, że mamy budżet, okej, ta impreza się zmieści, to się da, koniec, kropka. Nie, najpierw stawiamy sobie cele, które realizują naszą wizję rozwoju regionu, a potem wydatkujemy ten budżet w taki sposób, który w najbardziej efektywny sposób pomoże nam do tych celów, czy nie, to po pierwsze powinien zostać właściwie wypromowany, ale to nie wystarczy. Tutaj musimy przejść do kolejnego tematu, jakim jest właściwe skomunikowanie go z miejscem, skąd ktokolwiek mógłby tutaj dotrzeć. Jechaliśmy tutaj z samego Somolina no, tak ładne kilkanaście minut, ale po pierwsze nikt nie wie, że tu można przyjechać, po drugie nie ma komunikacji autobusowej ani jakiejkolwiek innej, która może tu dotrzeć. Ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na przykład na Podhale. Region, który jest przepiękny, ale rozejrzyjmy się wokoło, my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. A jak to funkcjonuje tam? Jest Zakopane, który jest w centrum, i busiki, które dowożą do różnych rejonów Podhala turystów tam, gdzie na przykład chcą być. Proszę Państwa, teraz proszę sobie wyobrazić, że są takie kartuzy, ale nie tylko kartuzy, mogą to być też inne miejscowości, gdzie każdy potencjalny turysta czy mieszkaniec wie, że będzie w stanie dotrzeć na cały dzień w sezonie wakacyjnym do różnych takich przepięknych miejsc jak park w Połęczynie. Przyjechać tutaj rano, wyjechać po południu, spędzić cały dzień na plaży. To jest przepiękne miejsce, a jest kompletnie niewykorzystywane. Nie będziemy dzisiaj mówili o tym, czy taka inwestycja powinna być realizowana bez pomysłu na promocję. To nie jest nasz temat. My chcemy szukać pomysłów na przyszłość. To, o czym dzisiaj mówimy, to znalezienie w naszej planie rozwoju powiatu pomysłu na takie miejsca. Teraz bardzo duża jest tutaj rola gmin, natomiast na poziomie powiatu, jeśli chcemy przygotować taką kompletną wizję rozwoju, to powinno zostać zaproponowane i wspólnie tworzone na różnych szczeblach samorządu.